know the queen can use a back rub. All these is my sons. And I'ma go and get some bibs for them. Couple wet wipes, case a bum try to touch me. Ew. Po energetycznym wystąpieniu, występie naszych drogich dziewczyn, wracamy do tematu rozmów damsko-męskich, czyli jak szybko i krótko zakończyć bezsensowną dyskusję. Proszę Państwa, para rękawic treningowych w rozmiarze 10, nie mam pojęcia co to znaczy. W każdym bądź razie cena wywoławcza jest 40 zł. Może to być albo, jak wspomniałem, wspaniały argument do rozmowy damsko-męskiej, albo też dowcipny prezent dla kogoś na dowolną okazję. Szanowni Państwo, 40 zł po raz pierwszy. Czy ktoś z Państwa byłby zainteresowany? Bardzo proszę. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Pójdę z gór, kupię gazetę. Maria Żuchowicz, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie. Jak co roku o tej porze, czyli końcem lipca, Powiatowy Ośrodek Wsparcia wspólnie ze współorganizatorami, z Stowarzyszeniem Sposób na Życie działającym przy Ośrodku Wsparcia oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Muszynie organizuje festyn charytatywno-integracyjny pod hasłem Otwórz Serce. Ten festyn wpisał się już w kalendarz imprez Muszyny, ponieważ tegoroczna edycja jest 11. edycją. Jak co roku mamy przyjemność bawić się przede wszystkim, przygotować różne atrakcje dla młodych i starszych, a przy okazji zebrać środki na rehabilitację, na szeroko pojętą rehabilitację dla osób niepełnosprawnych. W poprzednich latach zbieraliśmy pieniążki, by pomóc dzieciom niepełnosprawnym z terenu gminy Muszyna lub Piwniczna Zdrój. Natomiast w tym roku chcielibyśmy wesprzeć bardzo ciężko chorą osobę, nieuleczalnie chorą, osobę dorosłą, która wymaga rehabilitacji i to ciągłej rehabilitacji. Uczestnicy zajęć w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w ramach terapii zajęciowej przygotowują piękne prace, które są dzisiaj eksponowane jako rękodzieło. Można je również zakupić za jakąś drobną opłatą. Wszystkie pieniążki, które pozbieramy w tym roku, które uda nam się zebrać w ramach tej akcji, przekażemy właśnie na rehabilitację. Proszę Państwa, ta akcja jest dla nas podwójnie ważna, ponieważ po pierwsze to osoby niepełnosprawne ją przygotowują, po drugie jest w tym element zabawy, a także promocji naszego ośrodka, który mieści się tutaj w Muszynie. Nasi podopieczni mają bardzo duże możliwości, mają duże predyspozycje, natomiast bardzo ciężko nieraz jest wydobyć z nich to, co jest najważniejsze. I tutaj kłaniam się, jeżeli chodzi o terapeutów w ośrodku. Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy od wielu, wielu lat nas wspierają, pomagają nam, którzy wręcz niekiedy dopytują się, czy w tym roku również akcja się odbędzie. Tak, jest to 11. edycja i mam nadzieję, że w przyszłym roku możliwe, że też się nam uda. No, dopisała nam pogoda, co jest bardzo ważnym elementem. Nasze imprezy jak zwykle patronują zarówno patronat honorowy, pan burmistrz Muszyny, pan starosta Nowego Sącza, a również mamy patronat medialny. Od wielu lat ten patronat sprawuje MTV24, za co jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni, ponieważ dzięki temu
Ta informacja i reklama naszego ośrodka, naszych podopiecznych, naszej imprezy jest możliwa w tym regionie. Ponownie przedstawię podstawowe informacje dotyczące naszego wydarzenia. Patronat medialny Telewizja Muszyna, Małopolskie TV oraz Radio RDN Nowy Sącz. Patronatem honorowym tą imprezę objęli pan dr Jan Golba, burmistrz miasta Kłusowskiego Muszyna oraz pan Marek Pławiak, starosta nowosądecki. Szanowni Państwo, organizujemy ten festyn od 11 lat. Ja mam przyjemność go prowadzić już lat 8. Dzień dobry Państwu. Jerzy Majka, przewodniczący Rady Miasta Gminy Zdrojewskiej w Muszyna. Tym razem w roli prowadzącego 11. integracyjny piknik rodzinny pod tytułem Otwórz Serce. Jest to cykliczna, coroczna impreza, która zgromadzi ludzi, którzy są chętni do pomocy zarówno osobom niepełnosprawnym, jak również drugim celem tej imprezy jest zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Żyjemy razem, musimy współpracować ze sobą. Ta akcja jest, jak wspomniałem, organizowana cyklicznie. Włącza się w to wiele sponsorów. Patronatem honorowym objęli tą imprezę zarówno pan starosta nowosądecki Marek Pławiak, jak i burmistrz miasta gminy Zdrojewskiej Muszyna pan Jan Golba. Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem, licytacje przebiegały gładko, natomiast ponieważ jesteśmy w Muszynie i Muszyna jest miastem słynącym z tradycji, dlatego też postanowiłem wystąpić w stroju harnika, czyli tradycyjnym stroju wojska biskupiego, które tu funkcjonowało między XIII a XVIII wiekiem.
утродилися на світ батькомати я, а зарплати рідна хата з береговий край. Українську нашу пісню грай на себе край. А у нас небо синє небо, а у нас поле жовте поле, а у нас люди щирі люди. Proszę tutaj panią Halinkę o odczytanie zwycięzców, bo ich było dużo. No, puchary są oczywiście. I tak. W konkurencji bieg z jajkiem pierwsze miejsce zajął Grzesiu Majewski. Jeżeli jeszcze jest, zapraszam. Drugie miejsce Krzysiu z Siniaka. Trzecie miejsce Olszewski Piotr. Pięknie proszę bardzo Państwa o brawa dla zwycięzców. Konkurencji rzut woreczkiem. Pierwsze miejsce Piotr Olszewski. Brawo, Piotr!
Drugie miejsce Stanisław Jawor. I trzecie miejsce Lelito Alex. Konkurencji slalom unihokej pierwsze miejsce Siniawa Krzysztof. Gratulujemy. Drugie miejsce Bielak Tomek. I trzecie miejsce Zieliński Dominik. Gratulacje, Dominik. W konkurencji bieg z przeszkodami pierwsze miejsce Natalia Grudek. Brawo! Drugie miejsce Stanisław Myga. I trzecie miejsce Kilar Lena. Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom zawodów sportowych. Serdecznie gratulujemy i chcielibyśmy podziękować, że wzięliście tak liczny udział w tych zawodach. Tradycyjnie w naszym plebiscycie, w naszych konkursach wybieramy również najsympatyczniejszą i najsympatyczniejszego uczestnika zawodu. Najsympatyczniejszym uczestnikiem zawodów został Myga Stanisław. Brawo. A najsympatyczniejszą Killer Laura. Zapraszamy. Która bardzo nam pomogła przy przeprowadzeniu wszystkich zawodów sportowych. Wszystkim serdecznie gratuluję i zapraszam za rok.